Witajcie, jestem Mrseczka, a to jest Tropico 5. Rozpoczynamy nową grę. Po poprzednim małym failu nie zdążył dopłynąć nam statek, przez co skończyło nam się panowanie, ponieważ gdyby dopłynął, to by przedłużyło się o 6 miesięcy, no ale cóż. Zastanawiam się, czy grać kampanię, czy dalej sandbox. Zagramy jeszcze raz sandboxem, utworzymy dynastię. Podoba mi się nazwa, znaczy nazwisko tej dynastii. Utworzymy sobie Lorenzo, a jakie tam są? Utworzymy sobie... Nie, Lorenzo było spoko. Zawsze korzystam z tego skilla. A gdzie on tu jest? O, to było to? Tak, to on. Rasa może być to. Twarz. Nie będzie trzecia. To zbierzemy mu ubranie. Nie to. O, to. Taki biały mundur. Biały. Oby. Okej. Czarne takie spodnie. O, takie były wąsy fajne. Były te wąsy. No raczej nie czerwone. O, mogą być czarne. O, dlaczego nie mogę mieć wąsu, nie mam tam? No cóż. No to bez czapki. I też znikły. Lol. Jakiś bug czy co? O, to jest. No, to jest. Weźmiemy mu cygaro. Tutaj już znajdziemy. I to jest fajka, nie? O, jest cygar. Okej. Więc możemy zaczynać. Wybierzemy sobie jakąś prostą grę, żeby się nie męczyć, a tylko ją przedstawić. Zaczniemy w normalnej kolonie Era, na samym początku gry. O, jakie tu mamy mapy? Isla Royo. Spoko. Nie, wygenerujemy sobie taką wielką mapę, żeby była w miarę płaska, żeby było dużo i klimat damy bardzo mokry. A, jak anulujemy, tam się anuluje? Tak, anuluje. Dobra. To jeszcze raz szybko. Okej. Okay. Populację startową damy 100 ludzi. Pieniędzy dam pełno. Nie mam zamiaru teraz się męczyć, tylko taka gra po prostu, żeby wam przestawić jeszcze raz. Dobrze, więc zacznijmy. Jak się czyta. Teraz już się trochę dłużej, a już czytało. Świecie, zobaczymy jaką drogę mam misję. Got a deal for you today. As Crown Representative, I can offer you your very own trading license. Niech to będzie, mam bardzo dużo pieniędzy. Zbudujmy najpierw drogę. Taką, jakąś ładną. Kanciatą. Dobrze. Dobrze. Strasznie dużo drzew teraz mamy, bardzo fajnie. Będziemy mogli wycinać. Plantację postawimy, aby mieć jedzenie. Jedzenie, ważna rzecz. Trochę głupio tą plantację postawiłem, ale nieważne. Dalej. Jeszcze jedną od bananów. A, i tutaj domki postawiam. Nie, to nawet nie tak źle. Okej. Okay. Ale nie doki, tylko nową plantację. Co my tu możemy? Kukurydzę. O, tutaj możemy kukurydzę. Tutaj będą budynki budowane, więc nic nie robię. O, to postawimy plantację tabaki. I jeszcze jedną plantację. Czego ja to chciałem? Kukurydzę, tak. Okej. Okay. No to następnie
Robimy rancha. Niech będą krowy. Postawimy jedno. Możemy robić dość cienki drzew, ponieważ mamy strasznie... Mamy tutaj strasznie... Strasznie dużo drzew. Dlatego przydałoby się najpierw z tym drogę. Nic nie widać przez te drzewa. A tu są. W ogóle można je tak wyciąć? Takie jest straszne. O, nie, nie można. Okej. Okay. Postawmy to. Zbudujmy teraz sporo domków. Domki były tu. Okej, okay, ślicznie. Co jeszcze będzie takiego ważnego na początek? No, tawernę zbudujmy, ale nie tawernę jeszcze. O, super, właśnie tutaj to zrobiłem. Kościoła też nie budujmy jeszcze. Sugestują, żeby bibliotekę zbudować, więc tak zrobię. O, już tutaj jakieś szałasy brzydkie. To zaraz mam domy pobuduję, zaraz. Łapcie dwa domy. No, nawet trzy. Następną, no chyba jednak buduję tam tawernę, jak będzie. Chciałem zostawić na misję, no ale jak już, to już. Gdzie by ją tu postawić? Może tutaj? O, tutaj będzie dobra miejsce. Okej. Okay. No to teraz przyspieszymy grę maxa i czekamy. Tutaj damy priorytet maksymalny. No i czekamy. Na początku startujemy z bardzo niskim zadowoleniem. Dlatego, ale to się szybko zmienia. Więc nie ma większego problemu. Postawię jednak kościół i operę, aby je bardzo szybciej po prostu zwiększyć. Gdzie był kościół? Kościół. Taki podstawowy. I ładnie tutaj drogą zabudujemy. Zbudujemy też... przystań rybacką? Dlaczego nie mogę? No przecież jest elegancko. No cóż, nie możemy. Może jest... A tu już się rozwoła, teraz możemy. Nie, dalej nie możemy, dalej to nieważne. Tutaj już dużo osób poszło pracować. Hodować banany. No buduję. Gdzie była ta biblioteka? Chociaż nie no, najpierw byście mi może zbudowali. Nie. O, fajnie. A, dajmy pieniądze dla siebie. Ani przedłużanie rządzenia nam nie jest potrzebne, ani inne takie. Dobrze. To już te domki zapełnione, całe. No to zbudujmy może... co by tu zbudować na Fernej? A, właśnie, a co z badaniami? A, nie możemy... Nie mamy punktów researchu. Jak je mam zdobyć? Czy to poprzez zbudowanie biblioteki? Czy poprzez coś innego? Dobrze. Jak widzicie, w zasadzie rozwijamy się pomyślnie. To nie będzie trudna gra, jak widzieliście, z jakimi pieniędzmi zaczynałem. Nie chodziło o to, żeby to było trudne wyzwanie. Bo już z nie takimi sobie radziłem, na przykład w Trupie 4.
ale normalnie gra, która miała wam pokazać, żebyście sobie ocenili, czy opłaca dla was się kupić Tropico 5, czy jednak zostaniecie przy starszych edycjach. Jeśli ktoś kupuje Tropico i to jest, to będzie jego to pierwsze Tropico, w jakie grał, to szczerze mówiąc, no nie wiem, czy polecić mu Tropico jednak 4, czy jednak 5. Na pewno, jeśli by wybierać między trójką a czwórką, to ja bym wybrał osobiście czwórkę z dodatkiem Modern Times, który bardzo urozmaica grę. Tak naprawdę to jest to odgrzewany dalej kotlet trójki, ale jednak wprowadza dużo zmian na lepsze. Nie ma tam jakiejś rewolucji czy coś. Tutaj po części jest to odgrzewany kotlet, ale tak naprawdę też jest to inny dużo kotlet. I pewna rewolucja jest. Może nie tyle rewolucja, co ewolucja. Ale zawsze jakaś zmiana jest. Choćby te czasy. Potem też dojdziemy do tych samych czasów w końcu, ale... ale zawsze początek jest inny. Musimy wyeksportować 3000 mięsa. Zadanie dość trudne. Ponieważ musimy zbudować więcej racz. Zastanawiam się, czy robić świnie. Nie będziemy robić świń, bo świnie to nie jest dobry teren dla nich. Okej. Okay. Przepraszam, zbudujemy teraz tutaj drogę. Gdzie ta droga tam się zbudowała? Zbudowała się ślicznie. I jeszcze tutaj drogę zbudujemy. I postawimy rancho z krówkami. Użyjemy szybkiej budowy w obydwu przypadkach. I zbudujemy także więcej domów. Jeszcze tutaj więcej domów. Tutaj nie mogę postawić, to ja tutaj postawię. Okej. Okay. Myślę, że jest dobrze. Okej. Okay. Teraz imigranci powinni już zacząć przybywać w sporych ilościach. Okej, okay, możemy ulepszyć. To już się ulepszyło, to dobrze. Rancho zróbmy, żeby byli na wyższym levelu. Co to mi daje? No, a ja tutaj chciałem. Nie pisze mi, co to daje. Bo ja rancza już mam, no to. To halo. A, tylko może ich nie mogę ulepszyć. Co to mi daje? Aha, większa efektywność. A to mogę ulepszać? Ale fajnie. To ulepszymy sobie wszystkie te. Tego 3 mieliśmy? 3 mieliśmy. Dobrze. Tutaj, jak widzicie, biblioteka nam się już zbudowała. Jakaś misja. Tawerna. Chcecie tawernę, ale czy ja już nie zbudowałem tawerny? Przecież już jest jedna, no to co? Czy jest zapełniona? Nie, nie jest zapełniona. No to nie buduję następnej. Nie ma po co. Fajne fale są. Takie specyficzne. Ta woda jest taka jakby, nie wiem, z jakiegoś żelu. Drzewka, jak zawsze, w Tropico ładnie wyglądają. Co to się stało? Aha, zrobił nam się update ten. Ranch, co tu dalej mamy? Aha, no to poproszę o 12 miesięcy rządzenia. Jak tam z tymi domkami? Widzę, że większość jest teraz pusta. Trochę przesadziliśmy. Budujcie mi następny. Zapomniałem. Zróbmy to. Oj, czy tu nie ma kto pracować? A już ma. To dobrze. Okej, okay, no to dalszym rozwojem zajmiemy się w następnym odcinku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, bo ja mam resteczka. No i siemanko.